Film powstał dzięki firmie Noże Świata. Wyłączny dystrybutor noży Kersha i zero tolerance na polski rynek. Siemanko! Z tej strony Brutus, a dziś mam nietypowy unboxing. Bardzo tanim nożem będę otwierał. Jak widzicie, jest mega zapakowany. No dobra, zobaczymy jak dalej. Aha, czyli jeszcze więcej kartonu. I jeszcze więcej. O, wow. Muszę się tam jakoś dobrać. Film właściwie powstał dzięki... fajnie, dzięki... Dzięki temu, co się dzieje. Teraz, czyli nowości 2021 wychodzą. No, już i tak wiecie, że Noże Świata mi to przysłały. Zobaczcie, białe pudełko, nieźle. No i dzięki temu, że te filmy tam wrzucałem odnośnie Kersho i tak dalej. I Zetek. No to Marcin mówi, to ja ci wyślę, to ty sobie zobacz i wtedy dopiero oceniaj, a nie oceniasz po zdjęciach. No właściwie dzięki temu, że ja wrzuciłem te filmy i dzięki naszym komentarzom otrzymałem te dwa pudełka z nożami w środku do po prostu... No nie powiem, że otrzymałem je tak, żeby je mieć na zawsze, tylko otrzymałem je, żeby je pokazać na kanale, pokazać je Wam i samemu też przekonać się, jakie one tak naprawdę, wow, zapasowe śrubki są. Nie wiedziałem, że Zetki dają teraz białe pudełka. Jest to tutaj taka papierologia. Bardzo ładnie, także dziękujemy. No nóż tutaj chyba jest inny na tym zdjęciu, no ale zaraz zobaczę. No ale na pewno jest inny. Ale dziwne, nie? Zapasowe śrubki dali. Więc no, ciekawostka. Widzicie, jak nasze komentarze, jaki mają duży wpływ... Jaki mają duży wpływ na to, co się dzieje. Także fajnie, mamy już pierwszy nóż. I właśnie na nim się najpierw skupimy. Jak widzicie, jest to Zero Tolerance 0308 w stali CPM 20CV. W tym roku wyszła wersja inna kolorystyczna, natomiast projekt jest zeszłoroczny. O kurczę. Otwiera się jak automatyczny. No, jest jeszcze zimny, bo paczka dopiero co przyszła. Ale rzeczywiście, no, miał rację. Co zdjęcie, a co natura. O, jak łatwo chodzi. Blokada i w ogóle. Jezus, co się dzieje? Wow. Okej, coś tu zaczynam pomału rozumieć. No, o, ja pierdzielę, ale chodzi. No dobra. Pierwsze wrażenie, wiadomo. Zobaczmy kerszawę. Dobra, kerszą wyjmujemy pomalutku, I to jest właśnie oto. Czyli to, co wzbudziło też bardzo dużo kontrowersji w moim filmie i w komentarzach. Aha, zobaczmy jeszcze tylko, co jest jeszcze dodatkowego w pudełku. Wow, czyli właściwie nic więcej oprócz takiej książeczki, że tak się wyrażę, takiego katalogu. Więc też... Dosyć to ciekawie wygląda. Jeszcze nie otwierałem. Tak tylko patrzę. Dobra. Też jeszcze jest zimny. Tutaj G10, tu jakaś stal. Widzimy, że jest frame lock stalowy. Rzeczywiście trochę odjechali. O, jaki ciekawy klips. No w ogóle tak w rękach. No to duży kawał noża. Zobaczmy, jak się otwiera. Jak ładnie chodzi. Jak to się trzyma. No też jeszcze jest zimny, bo to stal. Ale cieniutki jest. Wow, jaki cienki. Tu jest bardzo cienki. Z tego, co widzę. No. Okej, ma tu jakiś... Aha, on jest na speed safe. Zaraz, czy to jest ten nowy speed safe, o którym mówiłem? No, nie wiem.
Tutaj mamy numerki odnośnie tego noża, natomiast on się nazywa, to jest Kershaw Payout. Payout, co to znaczy payout? Nie mam pojęcia, ale się dowiem. No, oczywiście te noże dostałem do... dostałem tylko po to, żeby wam je pokazać i w następnych kilku dniach, znaczy w następnych dniach będą się pojawiać filmy o tych nożach na moim kanale. Natomiast jest jeszcze jeden. Ponieważ nie zapominam o moich widzach, którzy zapewne pamiętają, że robimy też w tym roku challenge na najlepszy budżetowy nóż plus minus 100 zł, żeby kosztował. I właśnie poprosiłem też o przysłanie tego noża, natomiast nie mogę tego pudełka otworzyć. No i się udało. Tutaj jest też duży nóż. Wiedziałem, że będzie duży. No, ale już sobie go sprawdzamy. Jeszcze wam nie pokażę go, ale już pokazuję. To jest Ruike D191B Frame Lock. Poniżej 100 kosztuje. Jest fajnym, dużym kosiwem. Jak widzicie, ma podobny tutaj zabieg na głowni, jak większość Ruike zresztą. Ten, który był w Ruike P661, który ostatnio recenzowałem. I to jest taka większa wersja właściwie tego noża. Jest naprawdę duży. Jest naprawdę świetny. I zobaczcie, że stal ma trochę gorszą, bo ma 8CR13 MOV. W tamtym była ta skandynawska. No, ale jeździ na łożyskach. Tak jest. Nóż, on zdaje się kosztuje gdzieś tam blisko 90 nawet złotych, bo do 100 nie dochodzi, 89 czy 90, coś takiego, 85-89 złotych. Na łożyskach wielka, naprawdę wielka kosa. I ten otrzymałem, to już będzie pewnie dla mnie taki, on powiedział, jak ci się spodoba, to ten, to po prostu mi za niego zapłacisz. Zresztą powiedział tak samo odnośnie każdego z tych noży. I muszę powiedzieć, że ta zetka mi się, ale ona jest ciężka, pierdziele, jaki to kawał noża. I to jest naprawdę wow, jak to się otwiera. To jest prawdziwy czołg. No, rzeczywiście się czuje. Także świetnie. Więc w najbliższych dniach pojawi się prezentacja tego noża, pojawi się prezentacja tego noża i pojawi się recenzja taka prawinna tego właśnie noża. Trochę przydługi ten unboxing, ale musiałem to wszystko powiedzieć, czy sprawdzamy blade play'e i ostrość. No dobra, no ale ja nie wiem, czy jest sens, bo to przecież wysoka klasa. Okej, tutaj też nie ma. No i tu ja cię kręcę. Czy mam sprawdzać ostrość tych wszystkich trzech noży? Czemu właściwie nie? Zaczniemy od najtańszego. Okej. Ja cię kręcę. Piękne to jest. Teraz ten średni. Nawet nie wiem, jaką on ma stal, bo zapomniałem sprawdzić. No to się w prezentacji dowiemy, bo świetnie tnie. No i oczywiście zetka, zobaczmy. Ja cię kręcę. No świetna jest. Naprawdę ostrość. Jak na taką wielką kosę, świetna. Linki do zakupu wszystkich noży, które tu widzicie, znajdziecie oczywiście w opisie do filmu. I uwaga, teraz najlepsze, pojawiła się zniżka, tak jest, na hasło Brutus. Macie 5% zniżki na wszystkie produkty w sklepie Noże Świata, więc nie wahajcie się z niego korzystać, ponieważ nie wiem, jak długo będzie aktywny. A teraz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!